W rozmowach na Rynkawce połączyliśmy się z doktorem Jackiem Bartosiakiem, ekspertem do spraw geopolityki i strategii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam wszystkich. Panie doktorze, dopełnię formalności i dodam, że jest pan założycielem i właścicielem portalu Strategy and Future, dyrektorem programu gier wojennych i symulacji Fundacji Pułaskiego. Jest pan także senior fellow w The Potomac Foundation w Waszyngtonie, a do tego popularnym publicystą i błyskotliwym pisarzem. Współpracuje pan m.in. z Nową Konfederacją. I to właśnie za sprawą tej ostatniej się spotykamy, ponieważ niedawno nakładem wydawnictwa Nowej Konfederacji ukazał się pana zbiór publicystyki w serii Kroniki Międzyepoki. Jest on zatytułowany Koniec końca historii. W związku z tym, że pytań jest dużo, chciałbym, żebyśmy podzielili tę rozmowę na dwie części. W pierwszej, bardziej dotyczącej przeszłości, porozmawiamy trochę o tym, co było, a w drugiej, dotyczącej teraźniejszości i przyszłości, oczywiście tego, co nas dotyczy bardziej aktualnie. Na początku chciałbym zapytać o koniec końca historii, ale to będzie pytanie osobiste, to znaczy jest to zbiór pana publicystyki z lat poprzednich i czy opracowując ten zbiór, czy nie czuł się pan trochę jakby zaglądał do pamiętnika, tylko proszę bez tutaj skromności, wiem, że niektóre z tych rzeczy, o których pan pisał, sprawdziły się częściowo, bardziej mniej i chciałem zapytać o takie osobiste odczucia, czy to było tak jak zaglądnięcie do pamiętnika, czy raczej i właśnie jakieś wywołanie jakichś wspomnień bardziej miłych, czy bardziej przykrych, bo zobaczył pan, że te sprawy, o których pan pisze, poszły może nieco dalej albo w inną stronę niż pan sądził. Dziękuję bardzo za możliwość rozmowy i dziękuję też w sumie za to pytanie. Wydaje mi się też, że muszę powiedzieć, i to nie do końca będzie skromne, ale i ta książka z dowodem na to, a właściwie felietony tam zawarte, że się sprawdziły te rzeczy. Brutalnie się sprawdziły i pozwolę sobie zacząć od, bo to nawet nie chodzi o, znaczy chodzi o to, że się sprawdziły, ale to jest coś więcej niż to. Otóż rozmawiamy 19 marca o godzinie 12:21, prawda? Panie Mirosławie, gdy rozmawiamy o tej książce i zaczynamy to nagrywać. I dzisiaj w nocy były te rozmowy na Alasce między Chinami a Stanami. Skończyło się straszną pyskówką. I ja to śledziłem dzisiaj rano. I to jest dokładnie to uczucie, które miałem wówczas. Pierwszy tekst jest z 2012 roku. Ja pamiętam, że od 2009, 10, już na pewno 11 śledziłem to bardzo. Pierwszy tekst w tej książce Koniec końca historii jest z 12 roku i każdy sobie może wyrobić oczywiście przekonanie. Natomiast najbardziej fundamentalną sprawą, która uruchomiła to, że zacząłem pisać te felietony, no oczywiście poza miłością do ojczyzny i potrzebą opisania naszej sytuacji strategicznej oraz oczywiście ten, no takim powiedziałbym, skłonnością do strategii, do strategizowania, które miałem też w biznesie, którym się wcześniej zajmowałem, to, że to jest sprawa Chiny, wzrost Chin, jak Amerykanie do tego podejdą, jest to sprawa, która rozstrzygnie nasze życia. I życia być może naszych dzieci i wnuków. I to się dzieje. I to mi bardzo towarzyszyło. Ja odbyłem, to była bardzo długa droga. Głębokie wewnętrzne przekonanie słuszności, że trzeba wejść na tą drogę i to opisywać i powiedzieć dlaczego. I dlaczego i co z Polską wtedy, i co z Europą, i no, z Polską. Jakie są z tego konsekwencje. Ale w sensie superstruktury ta myśl była myślą pierwotną i przewodnią. I to jest w książce oddane. I to była jednocześnie wielka przygoda, dlatego że wszedłem na tą drogę, zmieniając swoje życie. Tak jak mówię, felietony w tej książce pokazują
sekwencyjnie rzeczy, które się działy, czy które miały się zadziać, i one tak samo działy się w moim życiu, tym osobistym. Bowiem ja postanowiłem całościowo wziąć ten temat na bary i zarówno wyjechać za granicę, pisać o tym książki, opowiadać o tym wszystkimi możliwymi sposobami, wykorzystując potęgę internetu, ale też instytucji coraz bardziej z czasem i tak dalej, i tak dalej. I miałem takie poczucie, że jestem w pewnym tunelu. Głębokie poczucie też, tak, muszę powiedzieć, misji. Tak? To jest bardzo dobre uczucie, którego życzę każdemu, bo ono daje poczucie sensu w życiu, nie? No bo generalnie po coś żyjemy w świecie i miałem takie poczucie, że i byłem całkowicie przekonany, że to się wydarzy. Poświęciłem na to mnóstwo energii w sumie już niemłodym życiu, tak? Żeby i kosztowało mi to też sporo. Więc zbierając teraz te felietony na jesieni 2020 roku, już będąc w sytuacji ostrej konfrontacji chińsko-amerykańskiej, miałem takie poczucie, że jest to uczciwy zapis nadchodzących czasów. Można by dyskutować, co jeszcze można było dodać, czy coś się z tym wydarzyło, ale na pewno jestem z tego punktu widzenia content, że wydana to została książka i jest to jakiś taki dowód ze zapisów. Nie jestem oczywiście zupełnie content, jak Polska się przygotowała do tych czasów, a przecież to było gdzieś. No, pierwotna taka myśl, gdy zacząłem w ogóle pisać o tym i mówić, to była, że Polska musi całkowicie zmienić mapę mentalną i zrozumieć, że jest główna superstrukturalna sprawa, która rozstrzygnie naszą przyszłość. A było nawet negowanie, że to nadchodzi, czy w ogóle, że to ma znaczenie. Oczywiście, żeby to opisywać, należało zrozumieć anglosaską myśl geopolityczną, rosyjską, chińską, prawda, naszą. Zapoznać się z naszym myśleniem w przeszłości. To była też nauka. Wspaniała lekcja, nauka, pobieranie i samokształcenie. Wizyty, poznawanie ludzi na wysokim poziomie, takim merytorycznym, którzy się tym zajmowali, Polsce za granicą i tak dalej, i tak dalej. I samorozwój w dużym stopniu. Ale no, i przypominało to też puzzle, prawda, które się rozkłada i później się odkrywa i coraz więcej się robi na mapie takich już odkrytych i opisanych klocków, tak? I no, i ta książka jest jakimś takim zapisem tego, tak? I nie będzie przesadą, jeżeli stwierdzę, że to właśnie za sprawą pana działalności, tej misji, o której pan mówił, jednak w polskim społeczeństwie wzrosło zainteresowanie geostrategią, naszym położeniem, tą polityką, którą prowadzimy, też przede wszystkim zagraniczną, nie tylko wewnętrzną. No i chyba ta pobudka, którą pan fundował, coraz większy przynosi skutek. Coraz więcej osób interesuje się tym, co dzieje się na świecie. I nie tylko na świecie, ale też tym, jak to się będzie przekładało na sytuację u nas w kraju. Czy zaczynając swoją działalność, myślał pan, że to się rozrośnie do takiego rozmiaru, że będzie Strategy and Future, że będzie nowa konfederacja i współpraca z nią, że stanie się pan autorytetem w dziedzinie geostrategii i geopolityki? Nie wiem, czy z tym autorytetem powinienem sam się wypowiadać na ten temat, natomiast nie sądziłem, że to się rozrośnie i że to się stanie jak gdyby rzeczywiście główną osią życia, bo byłem zajęty czym innym i w pewnym momencie jak z miłością, tak? Ona przychodzi i pochłania. I tak było dokładnie z tym. Proszę. No, dodam jeszcze tylko może, że gdyby mnie ktoś zapytał w roku 2009, co będę w 2021 robił, to nie sądziłbym, że byłbym tutaj. Nawiązując jeszcze raz do zbioru tej publicystyki, chciałbym zwrócić uwagę na tytuł Koniec końca historii. To też tytuł jednej z pana publikacji.
Nawiązuje pan w niej oczywiście do myśli Francisa Fukuyamy, słynnego eseju, tak to chyba trzeba nazwać, Koniec historii, ze znakiem zapytania, tak był zatytułowany. Fukuyama go napisał w 1989 roku, w Polsce w tłumaczeniu ukazał się w 1991. No i właśnie, potem ten esej został rozbudowany jeszcze przez Fukuyamę i ukazała się cała książka. Filozof, amerykański filozof przywołuje w tym eseju, a potem w książce Poglądy Hegla, mówiące o tak zwanym końcu historii. Nie będę wchodził w niuanse filozoficzne. Ten tytuł został spopularyzowany. Często nawet ludzie nie za bardzo wiedzieli, o co chodzi Fukuyamie, ale używali tego i eseju, i tytułu, żeby no właśnie odtrąbić pewien etap, chyba tak to trzeba nazwać, w historii świata, historii czy Ameryki, czy Europy, w którym dochodzi do niespotykanej wcześniej sytuacji. Przypomnę, że tutaj ten rok 89 jest bardzo ważny, upadek komunizmu, przebudowanie, które potem nastąpiło. Osiągamy pewien moment w historii, w którym jeżeli chodzi o zwłaszcza demokrację liberalną, nie trzeba się za bardzo już chyba martwić o tym, kto nam zagraża. Globalizacja, postęp gospodarczy, postęp technologiczny, to są te aspekty, na którym się skupiamy. Tymczasem ta prawdziwa historia pokazała, że jednak chyba to było za szybkie i no właśnie, świat jest na tyle złożony, na tyle nieprzewidywalny, że odprężenie, które nastąpiło w tym zachodnim świecie, no właśnie, czym było? Czy to była pycha, która kluczyła przed upadkiem, czy raczej złe rozczytanie wydarzeń, które nastąpiły w 89 roku i po prostu takie zapadnięcie w letarg, zapadnięcie w drzemkę? No przede wszystkim to było pójście spać strategiczne, drzemka strategiczna, poparta złą dietą i dobrym pozornie zdrowiem. I wypowiadam się teraz jak o Zachodzie jako całości. Zaraz powiem o Polsce, bo to było spowodowane czym innym. Zachód uznał, że osiągnął najwyższy stopień filozoficzno-społeczno-ekonomicznego rozwoju i w związku z tym, że rozwój świata jest napędzany wysiłkiem modernizacyjnym, modernizacji technicznej, organizacyjnej, ustrojowej, ekonomicznej i ideologicznej, po to, żeby jak najbardziej być innowacyjnym i mieć przewagę nad innymi, taka jest brutalna prawda, najkrótsze podsumowanie, to Zachód uznał, że osiągnął już abstrakcyjny koniec historii poprzez to, że znalazł świętego Graala. To jest mechanizm, który powoduje, że jesteśmy najbardziej innowacyjni, najfajniejsi, najbogatsi i tak dalej. Podczas gdy nie zrozumiał, że bogactwo Zachodu nie wynika z demokracji liberalnej, tylko z 500 lat przewagi instytucjonalnej i strukturalnej w podziale strategicznych przepływów w świecie, podsumowanej zwycięstwem nad Związkiem Sowieckim. No i zaniechał dalekowzroczności potem w latach 90. i 2000. i skończyło tym, że w momencie, gdy Zachód, jak to napisał Kishore Mahubani w swojej książce wydanej w zeszłym roku, gdy Zachód właśnie szedł spać, to Indie i Chiny, zwłaszcza Chiny, się budziły i wracały na należne im miejsce. I to spowodowało te napięcia. Jeżeli chodzi o Polskę, bo to jest bardzo ważne i bardzo zaszkodziło nam, przekonanie o końcu historii dało nam poczucie, że dobrnęliśmy szczęśliwie do terminalnego punktu po krwawej historii Rzeczypospolitej i że zwycięstwo z Zachodu usuwa przed nami trzy najpoważniejsze dylematy, przed którymi staliśmy. Po pierwsze, położenie między Niemcami a Rosją, bo Rosja jest pobita i słaba i podzielona i rozpadła się, imperialna Rosja, a Niemcy są wpięte w Unię Europejską i podporządkowane Stanom Zjednoczonym. Po drugie, że NATO zabezpiecza nasze bezpieczeństwo oraz, że będziemy w stanie w ramach konwergencji dołączyć do wspaniałej rodziny Zachodu, która wiadomo jest super. Tak? No i dopięliśmy tego, wchodząc do NATO i do Unii. No to dopiero doprowadziło nas do adopcji strategicznej.
Do tego stopnia, że ja nawet musiałem się walczyć z całymi środowiskami, że mówienie nawet o tym, że ta drzemka za długo trwa, już było, prawda, grzechem. Grzechem, no po prostu, tak. I to jest, to był straszny błąd, który popełniliśmy. I ten błąd się przejawiał w instytucjach państwa polskiego, w instytucjach wokół państwa polskiego, w akademii, prawda, na uniwersytetach. No i teraz przyjdzie nam się wszystkim mierzyć. Zachód tak samo ma z tym problem. No, przebieg dzisiejszej dyskusji w Anchorage na Alasce między Sullivanem i Blinkenem a chińskimi przedstawicielami pokazuje, że Amerykanie dalej są w złudzeniu. I to jest bardzo niebezpieczne złudzenie, że mogą rozmawiać z pozycji siły z Chinami. I to bardzo wyraźnie Chińczycy im powiedzieli. Tak? Musimy sobie zdawać sprawę, panie Mirosławie, i o tym też pisałem w tych tekstach, że może wybuchnąć prawdziwa wojna między dwoma najpotężniejszymi państwami w historii świata. Naprawdę może wybuchnąć wojna. I to jeszcze naprawdę niedługo, w każdej chwili nawet. Wojna już o sprawstwo trwa między nimi. Czyli to posiedzenie, gdzie sobie pyskowali w tym Anchorage, pokazuje dokładnie złe odczytanie wzajemne. Znaczy nie, oni nie wiedzą, kto ile ma siły. To bardzo niebezpieczna sytuacja. I dokładnie to, dokładnie ta sytuacja i ta konstatacja pchała mnie przez te lata i przez te teksty, tak? Bo zajrzę do spisu treści, jeśli mi pan pozwoli. Proszę bardzo. Mamy właśnie, ta książka otwiera się tekstem. Amerykańsko-chińska wojna hegemoniczna i Nowa Jałta w roku 2012. Później Nowa Jałta, tak? Ale też o Polsce później. Bałtyk jako strefa wojny. Pisałem o anglosaskich strategiach, czyli jak zmienić wszystko, żeby nie zmienić nic, że Amerykanie chcą zmienić, restrukturyzować układ światowy, żeby utrzymać swoją przewagę. O Zachodzie, prawda, o zimnej wojnie na Pacyfiku, o tym, czym jest jedwabny szlak. Tym wszystkim, co napędzało wielkie strategie kontynentalne i morskie świata. I może powiem, że dlaczego to się sprawdzało, to nie jest jakaś wielka tajemnica. To wystarczyło po prostu dobrze przeanalizować myśl strategiczną, ale przede wszystkim zrozumieć, że jako ludzie poruszamy się na szachownicy. Nie poruszamy się naszymi intencjami, że robimy, co nam się żywnie podoba, tylko mamy ograniczenia. Ograniczenia wynikające z pewnych parametrów, jak geografia, jak pieniądze, jak populacja, jak zdolności wojskowe. I nie intencje decydują o świecie, tylko prawdziwe zdolności, które są czasami poprawiane, zmieniane technologią i właśnie z przemianami ekonomicznymi. Ale i w związku z tym politycy są przewidywalni. Mogą opowiadać niestworzone rzeczy przed tym, jak zostaną wybrani na urząd, ale potem na urzędzie się uczą tych ograniczeń. I wtedy jest naprawdę możliwość przewidywania. I te teksty to potwierdzają. Jest nawet o broni jądrowej, o zwiększonym skomunikowaniu. Nawet potem o strategicznym przepływie w kosmosie, bo kosmos staje się również domeną bardzo ważną dla wojny i dla nowej ekonomii i dla rywalizacji wielkich mocarstw. Będziemy widzieli niedługo wyścig do Księżyca, bardzo ważny. Więc też postanowiłem umieścić kilka felietonów. One mają ogromne znaczenie dla rywalizacji chińsko-amerykańskiej. No ale też kończy się tekstem Białorusia, Czechosłowacja, dlatego że letnia, sierpniowo-wrześniowa sytuacja na Białorusi w roku 2020 ostatecznie przekonała mnie, że przyszłość Polski jest w jej rękach, w tym sensie, że oczywiście nie jesteśmy podmiotem niezależnym od innych, tylko jesteśmy w pewnej korelacji sił, ale najwyższy czas przyjąć jakąś strategię, zaśpiewać nową pieśń, wyznaczyć jakiś cel na 2050 rok i nikt za nas tego nie zrobi. Kwestia Białorusi to pokazała i to są złudzenia. Czas najwyższy budzić się z fukujamowskiej drzemki również w Polsce. A wydaje mi się, że jeszcze sporo nie chce tego zrobić ludzi, tak? A o czym, dlaczego ważne? Bo Zachód zapłaci cenę za tą drzemkę, ale najpierw my ją możemy zapłacić, bo nasze położenie geopolityczne jest na limes, na krawędziach świata zachodniego i jakiekolwiek zaburzenie bezpieczeństwa będziemy pierwsi odczuwać, a już zwłaszcza utratę hegemonii przez Amerykę. Więc no, nikt nas nie zwolni, a nie relokujemy się nam gdzie indziej, prawda? Będziemy żyli nad Wisłą i Wartą. I tyle, no. I tyle, no, historia tego uczy. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak mogliśmy popaść w tą drzemkę posthistoryczną. Pozwoli pan, że tutaj postawimy kropkę.
Przechodzimy w naszej rozmowie do drugiej części, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza Polski. Nie ma się co oszukiwać, koronawirus jest sprawą, pomimo tego, że zaczął się w zeszłym roku, aktualną, albo jedną z najbardziej aktualnych. Aktualną w sensie, że nadal z nią walczymy z pandemią, ale jedną z najbardziej aktualnych, ponieważ no, dzieją się też inne rzeczy, o których pan też już powiedział. Negocjacje, chociaż trudno to nazwać negocjacjami, rozmowy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. I w kontekście koronawirusa chciałbym zadać tylko jedno pytanie, a może dwa. Dwa będzie chyba lepiej, bo pierwsze, co się nasuwa, to to, że jednak jest to problem, który dotyka wszystkich, wszystkie państwa, wszystkie te również duże, silne, też słabsze, średnie, całkiem słabe. Czy koronawirus przekłada się na geopolitykę? W sensie, jak on wpływa, bo na pewno się przekłada, ale w jakim stopniu wpływa? Czy powoduje, że dotychczasowe strategie tych największych państw muszą zostać napisane od nowa, czy wręcz przeciwnie, został on wpisany, jakoś wykorzystany przez nie i powoduje, że no nie wiem, mogą sobie pozwolić na jeszcze śmielsze działania na pewnych płaszczyznach? Koronawirus wpływa i wpłynie znacząco na wielkie strategie. Po pierwsze, oswaja nas z rywalizacją oraz z tym, że pewna jest gra o sumie zerowej. Na dodatek widać, co jest punktem ciężkości strategii geopolityki światowej, to są łańcuchy dostaw i wartości pracy. Tak? Widać ogromne uzależnienie od Chin. Oraz widać, że kto wymyśla szczepionki, ten ma instrumenty nacisku. Uczymy się na nowo właśnie po drzemce końca historii, że nie jesteśmy sobie przyjaźni, tylko są twarde interesy, nawet na szczepionkach. A co by mówić dopiero o innych rzeczach, jak surowce, wojsko i tak dalej. Nawet dla laików COVID pokazuje również, że strategiczne przepływy są fundamentem międzynarodowej wymiany. I że ktoś kontroluje zasady, na jakie się dokonują, miejsca, gdzie się dokonują, prawda? Relacje tych strategicznych przepływów, zasady wymiany. Również COVID obniża nam próg emocjonalny, albo z drugiej strony podwyższa do konfrontacji. No, na przykład po COVID-zie moim zdaniem Amerykanom będzie łatwiej wytłumaczyć społeczeństwu amerykańskiemu, że czas iść na konfrontację z Chinami niż wcześniej. Po COVID-zie również, zwłaszcza jak kogoś dotknie bolesna strata osobista, będzie łatwiej uruchomić mechanizm dzielenia świata i decouplingu. Tak? On i tak będzie trudny. Moim zdaniem może się nawet nie wydarzyć, bo Chiny są zbyt potężne i zbyt status klasy średniej na Zachodzie zależy od produkcji w Chinach, ale będziemy mieli nowy etap. Również mi się wydaje, że on przyspiesza konfrontację, bo spowodował straszny strach w Stanach Zjednoczonych. Pewność siebie w Chinach i strach, że zmierzch hegemonii nadchodzi jeszcze szybciej, a z nim złamanie struktury gospodarczej Stanów Zjednoczonych, dominacji w systemie światowym, do której z którą nie chcą się pogodzić, bo oni nie znają systemu innego niż takiego, że ustalają ceny, zasady i tak dalej. A teraz na przykład będzie im mówione, na jakich zasadach się wymienia. Jeżeli, i to jest pułapka tu de Guindesa, to jest nigdy numer jeden nie zrezygnował bez walki. Amerykanie wciąż mają bardzo istotne argumenty. Jestem pesymistą pod tym względem. I pisałem to też w książce już w roku, no w 12 roku, później w 14, 15, tu jak się przegląda te teksty. Można sobie to po prostu sprawdzić i stwierdzić samemu, czy się to sprawdziło, tak? No warto przypomnieć chyba w tym miejscu też strategię Trumpa, który jednak dążył do tego, żeby przenieść część produkcji do kraju. Próbował też, no, zachęcał, może to jest lepsze słowo niż zmuszał, zachęcał największe rodzime korporacje do tego, żeby przenosiły swoje siedziby do Stanów Zjednoczonych. To było widać. To było też widać w tych propozycjach, które
Stany Zjednoczone robiły indywidualnie różnym państwom na całym świecie. To też było w sumie takie symptomatyczne, ponieważ w epoce globalizacji nagle się okazuje, że deal jeden na jeden wraca do łask. W kontekście koronawirusa chciałem jeszcze zapytać o Polskę i Unię Europejską, ponieważ jesteśmy wpisani w ten układ i mieliśmy niedawno Brexit. Okazuje się, że Wielka Brytania, która już formalnie znajduje się poza strukturami unijnymi, chyba najlepiej z państw europejskich radzi sobie z kryzysem wywołanym koronawirusem. Są sygnały, które mówią, zapowiedzi rządu brytyjskiego, które mówią, że do czerwca zostanie osiągnięta przez szczepienie odporność populacyjna, będzie otwierana gospodarka. Proszę powiedzieć, czy Polska, pozostając w strukturach unijnych, no nie traci, bo chyba przykład Wielkiej Brytanii dogłębnie pokazuje, że jednak państwo, które samo się rządzi, rozporządza po prostu swoimi zasobami, lepiej sobie radzi z kryzysami niż państwa, które są wprzęgnięte w układ, który no bardzo mocno ingeruje w ich, no można powiedzieć, niepodległość i jednak sprawia, że tutaj znowu okazuje się, że są równi i równiejsi, silni i silniejsi. Jak pan ocenia tą sytuację? Mam trochę inną optykę niż pan. Zawsze są silni, silniejsi, równi i równiejsi. Poza tym sytuacja Polski jest inna niż Wielkiej Brytanii. Na dodatek nie jestem lekarzem, nie wiem, czy Wielka Brytania sobie dobrze radzi z kryzysem zdrowotnym, czy nie. Wiem, że się szybko szczepi według tamtego, co do mnie dociera. Natomiast ja na przykład uważam, że Wielka Brytania popełniła wielki błąd, wychodząc z Unii Europejskiej, i zapłaci za to wielką cenę. Dlatego, że Wielka Brytania nie jest już imperium i nie będzie w stanie mieć siły negocjacyjnej takiej, żeby otwierać sobie rynki, a bez kontynentu w City londyńskiej nie będzie obsługiwał przepływów finansowych. Dlatego, że Niemcy wcześniej czy później stworzą własne. I oczywiście to jest wszystko bardzo negatywne dla Polski, bo Wielka Brytania, lepiej jakby Wielka Brytania była, balansowała państwa kontynentalne i tak dalej, ale nie ma jej. I ja nie widzę przed Wielką Brytanią jakiejś wielkiej przyszłości bez Stanów Zjednoczonych na przykład, której byłaby junior partnerem. Wielka Brytania jest za mała i za słaba, żeby być oddzielnym biegunem siły w świecie. I Europa jej była bardzo potrzebna, dlatego przystąpiła do wspólnot europejskich. A przecież miała okres imperialny i postimperialny, gdzie się wycofywała ze Suez i było bardzo biednie i słabo w Wielkiej Brytanii, wyłączanie prądu było w latach 60. tak? I 50. Więc i kryzysy gospodarcze gigantyczne. Więc Wielka Brytania korzystała na wspólnocie pomimo jej wszystkich wad. I Polska też korzysta. Oczywiście. Jak w każdej relacji są plusy i minusy. Na przykład zbytnie uzależnienie polskiej nauki, innowacyjności od przepływów, od grantów, które tak naprawdę nie są innowacyjne, i nie, z wyjątkiem pojedynczych przypadków. I oczywiście uzależnienie od centrum decyzyjnego w Niemczech jest niekorzystne, ale odbieramy rentę modernizacyjną. Nie będę się wypowiadał o szczepionkach, bo się na tym po prostu nie znam. Dobrze? Natomiast jesteśmy częścią Unii Europejskiej, ale wszystko się zmienia, wszystko jest dynamiczne. To jest inna Unia. Nie tylko bez Wielkiej Brytanii, tylko w ogóle jest inny układ sił niż gdy przystępowaliśmy do tego. Punkt ciężkości się przesunął na wschód. Niemcy są głównym rozgrywającym, a nie Francja, Wielka Brytania z udziałem Niemiec. Europa to jest, są cykle technologiczne i łańcuchy dostaw niemieckich i peryferia plus próby francuskie. Francja słabnie, południe jest zdekapitalizowane i nie ma przyszłości. Polska stała się partnerem Niemiec ogromnym i na tym korzystamy, ale w rozwoju podporządkowanym, zależnościowym. Przed polską klasą polityczną decyzja, co z tym zrobić. Próbowała klasa polityczna nasza lewerować Amerykanami, Trójmorzem, ale Amerykanie nie chcą w to włożyć. W związku z tym się skończy pewnie na tym, że będziemy podążać z Niemcami tylko na jakichś określonych warunkach, ale to i tak się może skończyć źle, bo Europa ma problemy z konsolidacją, ale to są problemy i poważniejsze, i bardziej długoterminowe niż COVID i są inne niż dla Brytyjczyków. Więc ogólnie uważam, że konsolidacja europejska zasady jest dobra dla Polski, tylko problem polega na tym, że bez winy Polski ona jest bardzo trudna do osiągnięcia, tak czy siak.
Natomiast konsolidacja europejska i tak nas nie zabezpieczy przed Rosją na wschodzie, a zwłaszcza taka konsolidacja jak teraz, bo Europa jest bezzębna, a bez Stanów Zjednoczonych by sobie nie poradziła. W związku z tym w każdym scenariuszu musimy się zbroić. My, armią nowego wzoru, zupełnie no, czymś innym, nie gonieniem cały czas liczbowym Rosjan, czy tym, tylko musimy zmienić paradygmat, ale to może o tym innym razem. Bo robimy o tym w strategii Future Projekt bez tej wojny i będę o tym mówił niedługo dużo. Może się uda zrobić osobną rozmowę. Chciałem jeszcze nawiązać do pana słów o Białorusi. To nie jedyne wydarzenie, które mocno oddziaływuje na Polskę, ale czy mógłby pan rozwinąć to? Jesteśmy w bezpośredniej bliskości, jesteśmy sąsiadami z Białorusią. To, co się działo na Białorusi w Polsce, no właśnie spotkało się z takim przyjęciem potępiającym Łukaszenkę. Czy pana zdaniem ta strategia jest dobra? Czy mówienie, że Białoruś jest zła, bo rządzi nią tyran, to jest wyjście z sytuacji? Nie. Uważam, że popełniliśmy wielki błąd. Począwszy od lat 90. uznaliśmy, że Zachód swoją potęgą materialną, duchową, ekonomiczną, ideologiczną zrobi za nas politykę wschodnią i te państwa, które odpadły od Sowietów, podążą w kierunku Zachodu. Niektóre podążyły, niektóre nie, a my zostaliśmy trochę prawie sami, trochę Amerykanie pomagają z rewizją polityki rosyjskiej i odbudowaniem imperium, podczas gdy powinniśmy stosować nową politykę jagiellońską, ale nie taką, że tam terytorialne roszczenia, Lwów, Wilno, jak się... Musimy zrozumieć, że w strategii ma siła znaczenie i potęga, tak? Czyli uzyskiwanie sprawczości. Kiedyś wpływy na wschodzie były regulowane tym, że Polacy posiadali ziemię, terytoria. Ziemia była głównym kapitałem, lewarem relacji społeczno-politycznej. Natomiast po rewolucji przemysłowej, która z wielkim opóźnieniem dotarła na Kresy i w ogóle po rewolucji informatycznej, która się teraz dzieje, informacyjnej, nie to jest, tylko strategiczne przesyły, informacja jako towar, ruch energii, ludzi, towarów, regulacyjne kwestie, które ustalają reguły wymiany. I musimy zagrać w tę grę, a nie mówić, że ktoś jest niemoralny, bo nie mamy żadnego wpływu. Jeżeli się nie gra w grę i się nie ma relacji, to nie ma się żadnego przełożenia, żadnej transmisji na kogoś, tak? Ani wpływów politycznych, ani wojskowych, ani ekonomicznych. Nawet nie wiemy, co się dzieje w Białorusi. A dalibyśmy nawet Łukaszence możliwość manewrowania wobec Rosji, gdybyśmy byli tam pieniędzmi, kapitałami, ambasadą z prawdziwego zdarzenia, jakimiś współpracą wojskową. A tak on nie miał tego. I mu to Rosja pokazała. Tak? A my tylko krzyczymy o moralności, o sprawach międzynarodowych i chcemy, żeby Zachód to zrobił, a Zachód swoje interesy realizuje, które nie są tożsame z nami. Innymi słowy, musimy mieć państwa buforowe na wschodzie, które sami kształtujemy jako przestrzeń korzystną dla rozwoju państwa polskiego, dla tej konsolidacji piastowskiej, gdzie budujemy autostrady, drogi, prawda, rozwijamy się, mamy podwykonawstwo dla Niemiec i się bogacimy. Musi być to osłaniane kształtowaniem polityki wschodniej, gdzie są to obszary, które są korzystne dla nas z punktu widzenia wymiany, strategicznych przepływów, ale też, że Rosjanie tam nie rządzą i nie grożą naszej konsolidacji piastowskiej. Więc czas na rewizję. Zresztą będę pisał o tym tekst niedługo pod tytułem Polityka Jagiellońska w XXI wieku. Może kiedyś napiszę książkę, to się taką z federalistami to będzie w kolejnej edycji. Bo to jest złe zrozumienie polityki jagiellońskiej. Uważam, że polityka jagiellońska uzupełnia piastowską i wzajemnie. Jedna nie może istnieć bez drugiej i w tym się przejawia też trudność położenia państwa polskiego. Bo niestety trudno mieć siły na obie, ale bez tego nic nie ma, dlatego że w przypadku, gdyby Rosjanie wrócili na Białoruś, to nie będziemy mogli konsolidować, bo Niemcy się będą bali. Będziemy mieli problemy w ogóle na przykład modelem wojska, albo na co wydawać, albo w zależności od sojuszników, za bardzo by się tak będziemy bali. Musimy przełamać tę niemoc i stworzyć, ukształtować własne otoczenie geopolityczne w sposób korzystny dla nas poprzez kształtowanie nie stosunków ziemskich, jak kiedyś, własnościowych, że Polak neoimperialista tam będzie przychodził i gnębił ludność miejscową, tak, jako na folwarku, tylko po prostu będzie kształtował strategiczne przepływy poprzez to, że mamy tam wpływy kapitałowe, gospodarcze i rządy tamte się liczą z naszymi potrzebami. Nie wiem, sprzedajemy energię na Białoruś, a Białorusini korzystają z portu w Gdańsku, tak przykładowo. Przykładowo. Jeszcze chciałbym zapytać o Stany Zjednoczone. Mocno sprzęgnęliśmy swoją politykę zagraniczną z mocarstwem, które no, chyli się ku upadkowi. Wszystko przynajmniej na to wskazuje. Chciałem pana zapytać o to, ponieważ
dokończone zostały wybory w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden został oficjalnie zaprzysiężony i tak dalej, i tak dalej. Rozpoczęły się nawet już pierwsze kroki te jego administracji. No a co z Polską w tym układzie? Czy nie pora zrewizjonować trochę ten układ, powiedzieć, no jeżeli nie pas, to przynajmniej hola hola, bo jesteśmy bardzo mocno sprzężeni, tak jak już powiedziałem, wręcz chyba można powiedzieć, że to nie jest nasz sojusznik, tylko my jesteśmy dużo niżej niż w relacji partnerskiej w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Sami do tego doprowadziliśmy zbyt dobrymi chęciami, a interesy są spoiwem sojuszu, nawet nierównych, ale z interesami mniejszego też trzeba się liczyć i wtedy jest sojusz. Gdy nie trzeba się już liczyć, bo ten mniejszy sam się stara i obsługuje te interesy większego, nie licząc się z forsowaniem swoich, staje się to protektoratem. Tak? Napisałem o tym kilka tekstów i to wynika czasami ze zbyt dobrych chęci. W relacjach międzyludzkich też tak jest, tak swoją drogą. Więc musimy o tym pamiętać. Napisałem kilka tekstów w tej książce zawartych. Jak zmienić wszystko, żeby nie zmienić nic? Czy umiemy rozegrać Amerykę? Zachód nas nie obroni. NATO na krawędzi. Mapy mentalne polityki zagranicznej. O co chodzi z projekcją siły? 14 niewypowiedzianych punktów Pensa. To jest bardzo ważny tekst, który pokazuje, o co chodzi tak naprawdę w polityce międzynarodowej. I to jest bardzo długi tekst. Tak. Interesy Rzeczpospolitej, 14 punktów Pensa, bo jest kilka, prawda, odsłon tego. Gra statusowa, bardzo ważny tekst, który właśnie o tym mówi, o co pan mnie zapytał. Więc odsyłam tutaj słuchaczy i widzów do tego. Cóż, test samodzielności państwa średniego. No i też oczywiście Białorusia, Czechosłowacja, czy sierpień 2020, Białoruś, punkt zwrotny dla Polski, bo uważam, że ustatusowaliśmy się w tej grze w ten sposób, że Amerykanie uzyskują, co chcą, bez konieczności płacenia, bez kosztów transakcyjnych tego. Musimy im podwyższyć koszty uzyskiwania tego. Będą się buntować strasznie, bo im się to nie będzie podobało, ale no bo wiadomo, no, zmieniamy status. Na przyszłość, w nowych rozdaniach musimy też pamiętać o tym. I trzeba uważać z uzależnieniem wojskowym. Bo uzależnienie wojskowe jest szczególnie demoralizujące, bo jest później cały łańcuch dostaw, utrzymywania tego sprzętu i się tworzą straszne instrumenty nacisku. I wtedy pytanie, czy realizujemy własną politykę zagraniczną i wojskową i bezpieczeństwa, czy czyjąś. A ona może się różnić w naszych interesach. Tak? Tutaj jest bardzo ważna decyzja do podjęcia przez Polskę. Może widzę pierwsze przesłanki ku temu, żeby widzieć, że politycy wreszcie to zrozumieli, a może się mylę, zobaczymy. No, ale to uczulam naszych słuchaczy, żeby obserwowali to. Jeszcze odnośnie Ameryki i Polski. To uzależnienie, o którym tutaj mówiliśmy, czy ono nie powoduje, że pojawia się takie zagrożenie jak w 1939 roku? No, każdy zna historię. Wiadomo, że mieliśmy też obiecaną pomoc. Mniejsza o formalności, jak to było dograne, tak to kolokwialnie nazwijmy. Poza tym no, w społeczeństwie jednak jest żywa rana tego, że no, Zachód zdradził. Czy to, co teraz się dzieje, czy to w jakich stosunkach pozostajemy ze Stanami Zjednoczonymi, jednak nie jest pewnym niebezpieczeństwem dla nas, że w razie W zostaniemy kartą przetargową, którą ktoś rzuci na stół, no i skazując tym samym nas na no właśnie konieczność radzenia sobie samemu w sytuacji, w której no, może być już za późno. Nie w kategoriach takich bym patrzył, tylko w kategoriach, że Amerykanie po prostu mogą odejść na Pacyfik i nie mieć siły, żeby sobie radzić tutaj. I tyle. No. I będziemy sami. W wojnie nowej generacji. Małej, dużej, średniej, napięciu, walce o sprawczość. To do tego musimy się przygotować na to.
Jeszcze chciałem zapytać o Rosję. To jest nasz sąsiad, który zawsze wywołuje emocje gorące. No, nic dziwnego, najnowsza historia jest tutaj przecież dobitnym dowodem na to, że jest się czego bać. Czy te obawy, które są obecnie, są uzasadnione? To po pierwsze, i czy też nasza postawa wobec Rosji jest dobrą postawą, bo no, stosunki nie są zbyt przyjazne. Czy jest to słuszna strategia nie. tego, żeby... Od razu proszę. Powiem, nie jest to słuszna strategia, nie należy się bać. To nie ma Rosja 10 metrów wysokości, a wojsko rosyjskie jest do pokonania. Musimy wystawić nową armię nowego wzoru. To jest wojna nowej generacji, to nie są miliony żołnierzy, to nie są tysiące dywizji, to nie są tysiące czołgów, to zupełnie jest inna wojna i jesteśmy w stanie wystawić i zagrać w wojnę nowej generacji z Rosją i stać się podmiotem polityki międzynarodowej w tej części świata i zakomunikować to wszystkim, pokazać zdolność kontroli drabiny eskalacji na pewnych szczeblach i dlatego to robimy w Strategy in Future. Jestem całkowicie coraz bardziej do tego przekonany, tylko musimy sami w to uwierzyć. Na zakończenie ostatnie pytanie. Panie Jacku, jakie takie najbliższe wyzwanie, które czeka Polskę, jest pana zdaniem najważniejsze? Bo dużo kwestii poruszyliśmy, ale gdybyśmy mieli jakoś priorytety ustalać, to nasze jakby przywództwo, to wyglądało? Nasze przywództwo musi ustalić, kim jesteśmy i kim chcemy być za 30 lat. I zaśpiewać nową pieśń, która wyznaczy ten kierunek. Bo chyba nie wiemy. Połowa społeczeństwa uważa tak, druga połowa tak. Ja nie widzę jakiegoś planu. Kim jesteśmy tak naprawdę? Czyli po prostu kim jesteśmy? To jest bardzo ważne pytanie. Jeżeli jesteśmy na przykład częścią Imperium Europejskiego i rezygnujemy z podmiotowości, no to robimy inną politykę. Tak? Jedziemy do Niemiec, zagadujemy się, to tak, żeby tylko przetrwać. Jeżeli jesteśmy podmiotowi, to być może jedziemy do Niemiec, ale zupełnie w innych stadach rozmawiamy. Tak? I przede wszystkim modernizujemy się zbrojne w kierunku armii nowego wzoru. No i musi się pojawić polityk, który zaśpiewa tę nową pieśń, bo skończy się okres po Fukuyamowskiego morskiego końca historii, 30 lat. Odebraliśmy rentę modernizacyjną, trochę się wzbogaciliśmy, pomalowaliśmy płoty, posprzątaliśmy podwórka, w rozwoju zależnym trochę zarobiliśmy, pojechaliśmy do Egiptu dwa razy, raz na Seszele ktoś pojechał i na Kanary. A teraz musimy pomyśleć sobie, kim chcemy być nasze dzieci za 30 lat. I dopiero wszystko inne będzie środkiem do tego. Nie widzę takiej refleksji. A to jest dokładnie ten moment, gdy musimy to zrobić. Panie Jacku, bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Myślę, że to przekonało naszych widzów, żeby sięgnąć i rozwinąć to wszystko, o czym rozmawialiśmy, no właśnie w lekturze pana książki, zbiór felietonów i esejów Jacka Bartosiaka w Nowej Konfederacji, Kroniki Między Epoki, tutaj nie tylko seria... Nowej Konfederacji, też Strategy in Future i Wszechstronnych jeszcze i tak dalej. Tam, bo tak, w różnych tak. periodykach to było opublikowane. Tak. Myślę, że ta seria Kroniki Między Epoki też jest wymowna i wiele mówi o tym, gdzie się w tym momencie znajdujemy. Jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że będzie nam dane jeszcze się spotkać i porozmawiać na przykład o tym, jak powinna wyglądać, jak będzie wyglądać nowa wojna, no, wojna nowej generacji, przepraszam, jak powinniśmy się do niej przygotować. No i paru innych tematach, które są na pewno palące i ważne. Tymczasem dziękuję bardzo. Dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję pięknie.